Iwona Krzyżak, Nasze Sprawy. Niepłacenie za mieszkanie albo duże opóźnienia w opłatach, no to w naszym kraju coraz częstsze zjawisko. Problem w tym, że za tych, którzy nie płacą, płacą ich sąsiedzi, czyli pozostali członkowie wspólnoty lub spółdzielni, a dług, jaki wobec nich powstaje, jest właściwie nie do odzyskania. No i teraz pojawiła się szansa, że trwający od lat proceder zostanie ukrócony. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada wprowadzenie przepisów, które mają zdyscyplinować mieszkaniowych dłużników. I właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy z naszymi gośćmi, a z nami, bardzo się z tego cieszymy, wiceminister Anna Kornecka. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor. Zarządca wspólnot mieszkaniowych w Koninie, Piotr Wolicki. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Miała być również z nami posłanka PiS, pani Gabriela Masłowska, natomiast dosłownie w ostatnim momencie poinformowała nas, że niestety nie da rady się z nami połączyć online. Poseł SLD Tadeusz Tomaszewski będzie z nami, ponieważ wczoraj przeprowadziliśmy z nim rozmowę i fragmenty tej rozmowy dzisiaj Państwu zaprezentujemy. Ale proponuję, jeżeli się Państwo zgodzicie, żebyśmy najpierw oddali głos mieszkańcom. Bardzo proszę. No mamy dwa mieszkania, które trochę zalegają z opłatami. Nie, po prostu ludzie nie opłacają. My na tym cierpimy jako lokatorzy danego bloku, bo widzimy, że nieźle im się powodzi. Jednemu catering przywozi jedzenie do domku, na inne wydatki go stać. Inny lokator z kolei auta zmienia i też go stać, a więc nam jest przykro, bo to jest w sumie nasz pieniądz i nasze jego wydatki to są teraz nam nie sprzyjają, że jemu się powodzi, a my na tym cierpimy z naszych pieniędzy. Nie? Pieniądze, które trzeba uzupełnić za tych mieszkańców, którzy nie płacą, to nie są jakieś pieniądze ani ze spółdzielni, ani z sufitu, to wszyscy mieszkańcy pozostali muszą się na to złożyć, czyli jest fundusz remontowy, czyli z tego funduszu remontowego musimy te pieniądze przeksięgować na te zadłużenia, bo my to zadłużenie musimy spłacić. Mając takie zadłużenie, mimo to, że mamy ten fundusz remontowy, nie możemy z tych pieniędzy skorzystać. Kolejny rok przyjdzie nam, bo zeszły rok było podobnie. Musimy pewne wydatki zatrzymać, czy pewne inwestycje, żeby pokryć zadłużenie tych państwa. Nas to boli, że my nawet nie możemy wywiesić na tablicy, kto zalega, nazwiskiem i tak dalej, no bo RODO, te wszystkie prawa i tak dalej. I lokatorzy nawet nie wszyscy wiedzą, żeby spojrzeć w oczy temu, że wie, a jesteśmy bezradni. Dużo mieszkańców starszych na emeryturach płacą z myślą o tym, że te pieniądze idą na rzecz inwestycji, a to się okazuje, że idą na pokrycie części długów, tak? Nawet i świadomości nie mają. Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę, drodzy Państwo, od pomysłu dr Iwony Szymczak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Ta pani zajmuje się tą tematyką od wielu, wielu lat. No i pani doktor uważa, że na przykład świetnym pomysłem byłoby wprowadzenie kar, na przykład odsetek, dla wszystkich, którzy chociaż o jeden dzień spóźnią się z opłatami za mieszkanie. Na przykład tak jak w Urzędzie Skarbowym jest. Pani minister, co pani na to? Oczywiście pomysł jest słuszny, ale on już tak naprawdę istnieje w ustawie. Mamy przepis, który mówi, że te zaliczki płacimy do 10 dnia każdego miesiąca i w przypadku jakichkolwiek opóźnień należą się odsetki ustawowe, odsetki za opóźnienie. Odsetki są formą kary za nieterminowe płacenie zobowiązań, więc tutaj tak naprawdę już mamy taki instrument, który po prostu należy egzekwować. Jest wiele osób, które płaci swoje zobowiązania. W naszym kraju jest to dość powszechne i właśnie nie jest to, tak powiedziałabym, społecznie napiętnowane. Płacą te zobowiązania po terminie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Należałoby po prostu egzekwować obowiązki. Mówimy o odsetkach ustawowych, odsetkach, które w tym momencie wynoszą około 5,5%.
które można naliczać za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Oczywiście jest to stan niepożądany i jest jakby mechanizm, który piętnuje tego typu naruszenia, bo każde opóźnienie w terminie jest naruszeniem, w tym wypadku również przepisu ustawy. Panie prezesie? Znaczy, tak, taką oczywistą oczywistością jest korzystanie z tych podstawowych instrumentów. Mi to już tak spowszedniało, że nawet nie chciałem o tym mówić, ale teraz słuchając tych mieszkańców i też tej propozycji, trzeba to podkreślić. Standardem jest wysłanie wezwania, standardem jest skierowanie sprawy do sądu i standardem jest skierowanie sprawy do komornika. W naszych zasobach i spółdzielczych, i wspólnotowych takich spraw w ciągu roku są setki. I teraz moment, kiedy prowadzimy egzekucję z dochodów, prowadzimy egzekucję z ruchomości, które nie przynoszą efektu, to jest ten moment, kiedy stajemy przed ścianą i teraz jest właśnie dalej to, co się zaczęło, to jest zapowiedź w ministerstwie zmian, tak? Także to jest taka, mówię, oczywista oczywistość, no to się oczywiście dzieje, no ale nie przynosi pożądanych efektów, nie ma tego wyegzekwowania. Odnosząc się do tego, co powiedzieli panowie w nagraniu, no to taka konkluzja, jeżeli się widzi kogoś, na kim pandemia nie odcisnęła jakiegoś piętna, tak, może pozwolić sobie na catering, a ja do tego dodam, że prowadzę z niego egzekucję i nie mogę wyegzekwować, no to coś jest w tym momencie dziwnego i ten człowiek, który widzi takiego sąsiada, no ma prawo zadać sobie pytanie, zadać nam pytanie, no czy nie należałoby coś z tym zrobić, czy nie należałoby jeszcze raz jakichś dodatkowych instrumentów i myślę, że o tym będziemy rozmawiali. Natomiast chciałem podkreślić, propozycje, które ja też zgłaszam, w żaden sposób nie uderzają, no to jest chyba, to jest ciekawe, myślę, że to powinno zaintrygować, bo chciałbym chronić tych, którzy sumiennie płacą, ale propozycje, które między innymi, no, które ja przedstawiam, one nie uderzają tak naprawdę w tych, którzy nie płacą. Może się to wydać nawet niemożliwe, ale za chwilę będziemy o tym rozmawiali, bo możemy po prostu ochronić tych, którzy są sumienni, nie piętnując między innymi tych osób, których teraz może dotykać pandemia, skutki Panie finansowe. Prezesie, także mam nadzieję, że o tym będziemy właśnie... O tym na pewno w dalszej części programu jeszcze porozmawiamy. Ja bym chciała, żebyśmy zobaczyli, a to jest zestawienie też przygotowane przez pana prezesa, jaki procent kosztów stanowią media? Bo wiemy o tym doskonale, że jeżeli ktoś zaczyna zalegać za mieszkanie, tak, no to za prąd oczywiście płaci, bo mu zaraz odetną. No wody nie odetną, ścieki odbiorą, śmieci wywiozą. Proszę bardzo, tu są takie przykładowe zestawienia z chyba trzech miast czy dwóch. Zobaczymy, ile nam się tych plansz zmieści. Co z tym można zrobić? Czy można, nie wiem, odciąć wodę w budynku, panie prezesie? Czy w takim mieszkaniu, gdzie lokatorzy zalegają? Słychać mnie, tak? Tak, jestem tak, słychać słyszalny? Pana doskonale. Cały czas jest pan słyszalny. Więc to jest pierwsza rzecz, dlatego ten materiał przygotowałem. Tutaj na bazie tego, co jest w Koninie, w Bydgoszczy i w Turku. Mamy styczność, ze sobą chciałem pokazać też większe miasto, miasto sąsiednie, no i oczywiście Konin, który mi najbliższy. Można przyjąć, że 2/3 tego, co się płaci często za sąsiada, to są media. I to, co pani teraz zapytała, jak idę na zebranie, często pojawia się pytanie, co możemy zrobić, co możemy odciąć. Ciepło nie odetniemy, ono przenika. Wody nie można, zimnej wody, tak, nie można, kwestie socjalne, kwestie bytowe. Ale przy ciepłej wodzie zaczynają się już pomysły, spróbujmy. Podejmowaliśmy takie próby na długo przed pandemią, podkreślam, i Koniński Sąd, ale podobnie też sądy w całej Polsce, zresztą no, sądy stosują prawo, ja te sądy rozumiem, natomiast z punktu widzenia Kowalskiego, jeżeli sąd stwierdza, że pozbawienie człowieka dostępu do ciepłej wody godzi w poczucie ludzkiej wartości, godności, ja zadaję sobie pytanie, gdzie jest miejsce dla godności i poczucia wartości tych, którzy za tego sąsiada płacą. Mając świadomość, że prezes skierował do sądu, mając świadomość, że sprawa trafia do komornika, że egzekucja jest bezskuteczna, wsłuchując się w głos mieszkańca, który doświadcza tego na co dzień, taka wizualizacja problemu, próbujemy odciąć ciepłą wodę. Nie wolno. Godność ludzka na to nie pozwala. Gdzie jest godność tych, co płacą? I generalnie ja się z sądami zgodzę, no bo sądy w tym momencie nie bez powodu powołują, że nie ma przepisu, który by upoważniał wspólnoty mieszkaniowe do odcinania ciepłej wody. Więc sądy te stosują prawo. Ale taka osoba, która płaci za sąsiada, przede wszystkim za te media w 2/3, no ma prawo czuć się z tym co najmniej dziwnie, niekomfortowo.
I to też chciałem właśnie zobrazować, przedstawiając ten materiał, że 2/3 to jest to, co to są media. Pani minister, możemy prosić o komentarz do tych kosztów i do tych na przykład odcinania wody? Wszystkie prace, które toczą się w tym momencie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zmierzają do osiągnięcia dwóch skutków, o których Państwo tutaj cały czas mówicie, czyli właśnie z jednej strony ograniczenia, przede wszystkim zadłużania się przez takich dłużników, takich właścicieli mieszkań, którzy nie płacą za własne media, za to, co tak naprawdę zużywają, a z drugiej strony umożliwienie pozostałym albo współwłaścicielom, albo członkom z kolei spółdzielni, no też egzekwowania swoich praw, egzekwowania tych należności, dlatego że te sytuacje są absolutnie niepożądane i należy je w jakiś sposób rozwiązywać. I my w ministerstwie rzeczywiście podjęliśmy pracę zarówno w zakresie ustawy o własności lokali, czyli adresowane przepisy do wspólnot mieszkaniowych, jak i w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które mają ograniczyć, mają jednak dać tym wspólnotom, spółdzielnią możliwość szybszego reagowania, bo tak jak powiedziałam na samym początku, w interesie też tych dłużników jest to, żeby oni nie wpadali w jakieś ogromne długi, które później nigdy nie spłacą, a które skończą się licytacją tych lokali. Im wcześniej reagujemy tak naprawdę, tym bardzo często z korzyścią jest to dla tych osób, które się zadłużyły, ponieważ ich je spotyka konsekwencja w postaci konieczności uregulowania tych opłat, a jednocześnie nie spotyka je ich najbardziej dotkliwa konsekwencja w postaci licytacji mieszkania. Zaproponowaliśmy zmiany w przepisach, które mają umożliwić wspólnotom, ale spółdzielniom także, dlatego że te przepisy są dosyć tutaj bliźniacze, możliwość wystąpienia z roszczeniami do sądu i tu określiliśmy termin w przypadku zaległości za, nasza propozycja brzmi 12 miesięcy, dlatego że przepisy dotychczasowe mówiące o długotrwałym zaleganiu były bardzo nieostre. Do tego miałby to być przepis szczególny w stosunku do obowiązującego 30 maja 2020 roku artykułu 952 z indeksem 1 kodeksu postępowania cywilnego, który z kolei stanowi, że musi to być zaległość, która przekracza 5% wartości lokalu. To może być zaległość za około 4, 5, a nawet więcej lat. To jest absolutnie okres, który w zasadzie powoduje, że takie roszczenia są nieskuteczne. Dlaczego? Bo chociażby okres przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata. W związku z czym ta wspólnota musiałaby czekać 4-5 lat po to tylko, żeby w zakresie ostatnich kilku lat ta należność się przedawniła. Te przepisy mają na celu też uchronienie osób, które zalegają z płatnościami przed wpadaniem w taką już spiralę zadłużenia, spiralę długów. Proszę mi uwierzyć, że to też jest pewnego rodzaju kłopot dla tych osób, jeśli te zobowiązania urosną już do takich wartości, których one nie będą mogły spełnić. Na koniec tylko powiem, że za każdym razem... Ja tylko dokończę... Że tak. Zgodę na wszelkiego rodzaju czynności wydaje każdorazowo sąd po uwzględnieniu sytuacji materialnej i życiowej takiego lokatora, żeby wyeliminować sytuacje losowe, życiowe, trudne. Pani minister, jeszcze do tych kwestii wrócimy. Ja widzę, że tu komentarze nam przybywa rzeczywiście i są bardzo interesujące niektóre, ale ja bym chciała, żebyśmy teraz znowu oddali głos mieszkańcom. Jedna taka osoba, ale nas to bardzo dużo kosztuje, bo to jest około rocznie około 11 tysięcy złotych i ta osoba nie płaci za czynsz, nie płaci za wodę, nie płaci za ogrzewanie. My za wszystkie te jej rachunki musimy pokrywać, a ta osoba pracuje w Niemczech, ma samochody, ma pieski, ma świadczenia socjalne, także no to nas boli. Płacimy już 5 lat, a końca nie widać tego, bo myślę, że około 10 jeszcze będziemy płacili, bo jest 40 spadkobierców i każdy ma pół roku na sprawę i może wskazać następnych spadkobierców. Chcielibyśmy uderzyć do naszych posłów, do naszych senatorów, żeby zmienili to prawo chroniących ludzi, którzy nam się śmieją w oczy, nie płacąc za to mieszkanie. To są ludzie, którzy mają emeryturę bardzo niskie i oni muszą pokrywać
tych młodych ludzi, którzy tu zamieszkują nielegalnie. Nie mamy żadnych pieniążków na remonty, tylko to wszystko nam pochłania to mieszkanie, te pieniążki, które my składamy się na remonty, żeby coś cokolwiek zrobić, to nam to pochłania. Nie mamy żadnych pieniążków, więc musimy podnieść czynsz przez to mieszkanie, żebyśmy mogli mieli jakieś w ogóle pieniążki na zapłatę tego mieszkania. Nie? Przecież to nie powinno tak być. Jak może mi ktoś zabrać moje pieniądze bez mojej zgody? W każdym cywilizowanym świecie by było tak, że jak nie ma uregulowanej sytuacji prawnej, opieczętujemy mieszkanie i dopóki się nie wyjaśni sprawa, nikt tam nie mieszka. Te mieszkanie się nie generuje kosztów, prawda? No niestety u nas tak nie ma. No właśnie, mieszkańcy mają taką propozycję. Do czasu uregulowania sytuacji prawnej zapieczętować, niech nikt tam nie mieszka. Pani minister, co pani na to? No, zasady, że tak powiem, eksmisji z lokalu mieszkalnego są też określone przepisami prawa i taka eksmisja odbywa się wedle określonego prawem postępowania, w związku z czym tutaj nie ma dobrego rozwiązania tak naprawdę tej sytuacji, ale absolutnie wsłuchując się w te głosy, chciałam zadeklarować, że ministerstwo pracuje dokładnie nad regulacjami, które mają pomóc pozostałym właścicielom właśnie mieszkań czy spółdzielcom w rozwiązaniu właśnie ich problemów związanych z lokatorami, którzy zalegają z opłatami. Także mogę tutaj tylko i wyłącznie zadeklarować, że przygotowywany przez nas projekt ustawy, nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali dokładnie zmierza w tym kierunku. Niebawem trafi do konsultacji społecznych. Będziemy mogli zaprezentować szczegółowo rozwiązania, które proponujemy i też ewentualnie jeszcze je ulepszyć w tym kierunku. Kierunek jest absolutnie, optyka jest ta sama. Chcemy nie dopuszczać do tego, żeby z jednej strony nasi dłużnicy się zadłużali ponad miarę, a z drugiej strony, żeby inni współwłaściciele albo członkowie spółdzielni płacili zobowiązania osób, z którymi bardzo często właśnie nawet nic ich nie łączy, a ich sytuacja wcale nie zasługuje na to, żeby składali się na ich zobowiązania wszyscy współlokatorzy. Tylko że problem polega na tym, no diabeł tkwi w szczegółach i tu jedna z propozycji pana Wolickiego mówi o tym, że należałoby przede wszystkim ujednolicić przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i własności lokali, tak aby zarówno na tych mieszkających w mieszkaniach wspólnoty, jak i w mieszkaniach spółdzielczych nałożyć takie same obowiązki płacenia za mieszkanie. Bo teraz to jest tak, że w mieszkaniach wspólnoty płacić musi tylko właściciel, natomiast w mieszkaniach spółdzielczych ci, którzy korzystają z lokalu. O to właśnie chodzi, prawda panie prezesie? O takie ujednolicenie tych przepisów. Tak, dokładnie. No. Znaczy to jest dla mnie absurd. Ja siedzę w tym latami i nie mogę zrozumieć jednej kwestii. Jeżeli mam właściciela, takiego jak tutaj osoby ze wspólnoty mieszkaniowej, i do sądu mogę w tym budynku jako właściciela dać tylko, we wspólnocie do sądu mogę dać tylko właściciela. Natomiast jeżeli mam właściciela w budynku spółdzielczym, to do sądu mogę oddać właściciela, solidarnie z nim odpowiadają osoby pełnoletnie, stale z nim zamieszkujące, a także osoby korzystające z lokalu. A absurd jeszcze polega na tym, że w kodeksie cywilnym, jeżeli ktoś jest wynajmujący, to na mocy przepisów kodeksu cywilnego do sądu może oddać najemcę i osoby stale zamieszkujące z tym najemcą. Przykładowo, ktoś, jakiś pan jest najemcą, tworzy związek partnerski z panią, pani się wprowadza, jak są najemcami i stosuje się do nich reżim kodeksu cywilnego, oboje można dać do sądu, skierować, no, korzystając z mieszkania, więc ponoszą odpowiedzialność. Jeżeli ta przykładowa pani wprowadza się do pana, który jest właścicielem we wspólnocie, tej pani do sądu skierować nie można. Proszę to wytłumaczyć przeciętnemu Kowalskiemu, czemu tak jest. I uważam, że po prostu prawo w tym momencie jest niejednolite i nie ma tutaj żadnej logiki. Dopowiem jeszcze jedną rzecz, że gdyby budynek spółdzielczy przekształci się we wspólnotę wtedy, kiedy wszystkie lokale zostaną wykupione na własność. I zgodnie z przepisami w tej spółdzielni, tak jak pani powiedziała, odpowiada za opłaty także ten, kto mieszka solidarnie z tym, komu mieszkanie przysługuje. Jak wejdziemy w reżim ustawy o własności lokali, ten, kto zamieszkuje, już za opłaty opowiadać nie będzie.
Myślę, że ustawodawcy nie o to chodziło. To jest do naprawienia ewidentnie, ujednolicenie minister, przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali. Pani minister, jeżeli pani pozwoli, zanim oddamy pani głos, bo oczywiście jest dla nas pani opinia w tej sprawie kluczowa, proponuję, żebyśmy wysłuchali jeszcze, co na ten temat ma do powiedzenia poseł Tadeusz Tomaszewski. Ta propozycja, którą przedstawiła Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zasługuje na uwagę i zresztą tutaj ministerstwo odniosło się do tego pozytywnie. W jednym przypadku, jeśli chodzi o zastosowanie przepisu podobnie funkcjonującego jak w spółdzielniach mieszkaniowych, czyli krótko mówią, płacą wszyscy bez względu na to, kto jest właścicielem, jeśli zajmujesz dany lokal, mieszkanie, to ponosisz opłaty i ten, który z tobą mieszka również w takim mieszkaniu, te opłaty ponosi na ogólnych zasadach. Ta sugestia, że to rozwiązanie może być zastosowane jako taki wyjątkowy przepis, który funkcjonuje w spółdzielniach mieszkaniowych, to krok we właściwym kierunku. Będę się starał monitorować resort, jak daleko jest przygotowaniem tego rozwiązania. W najbliższym czasie wystąpię z interpelacją. Pani minister, czy ta czy to monitorowanie będzie potrzebne? To już od razu powiem. Ta solidarna odpowiedzialność, którą widzimy w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ona swoje źródło ma w przepisach prawa i przepisy prawa mówią, że solidarna odpowiedzialność jest tylko wtedy, kiedy wynika to z ustawy albo z czynności prawnej i stąd właśnie mamy takie regulacje w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, nie mamy takiej regulacji w ustawie o własności lokali, zaraz powiem dlaczego i możemy mieć taką regulację w przypadku umowy najmu ze względu na to, że jest to czynność prawna. Jeśli chodzi o tą specyfikę, to myśmy nad tym rzeczywiście w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii zastanawialiśmy się nad tym postulatem. On ma swoje uzasadnienie, ale ma też swoją jedną zasadniczą wadę, polegającą na tym, że ustawa o własności lokali co do zasady reguluje kwestie tylko i wyłącznie związane z prawem własności bądź współwłasności lokalu mieszkalnego. Nie mówi o kwestiach zarządzania jakby tym majątkiem, który tutaj jest we własności osób, które są właścicielami tych lokali ze względu właśnie na nieingerowanie w prawo własności, więc to jest troszeczkę inny mechanizm. Przy spółdzielni mieszkaniowej mamy spółdzielnię, mamy podmiot trzeci, który zarządza, tutaj członkowie wspólnoty zarządzają niejako sami i w związku z czym sama ustawa tego nie reguluje i dlatego tej solidarności w tym momencie w przepisach nie ma, ale dostrzegliśmy, że taka sytuacja mogłaby być podobnie uregulowana jak w spółdzielniach mieszkaniowych, na przykład w przypadku lokali o nieuregulowanym stanie prawnym, czyli takich, które byłyby objęte postępowaniem chociażby spadkowym albo co do których byłyby jakieś wątpliwości co do możliwości ustalenia właściciela bądź współwłaściciela, żeby była taka możliwość, żeby dochodzić tych opłat od osób zamieszkujących stale w tych lokalach. Także częściowo tę propozycję rozważamy, częściowo ją uznajemy za uzasadnioną, natomiast konkretne takie powielenie przepisów najprawdopodobniej po prostu nie będzie możliwe ze względu na to, że materia ustawy o własności lokali i charakter własności jest tutaj w tym wypadku jednak nieco odrębny od prawa spółdzielczego. Co na to pan prezes? Jeżeli ktoś ma odrębną własność w budynku spółdzielczym i nie jest członkiem spółdzielni, solidarnie z nim odpowiada ten, kto zamieszkuje. Uważam, że sytuacja jest analogiczna i można to prosto przełożyć na ustawę o własności lokali. Zarządzam cudzym mieszkaniem. Czyli rozumiem, że to jest jeszcze ciągle kwestia otwarta do dyskusji. W konsultacjach społecznych pewnie ten temat wróci. Pani minister?
Tak, oczywiście. To znaczy tutaj w tym wypadku akurat nasza regulacja nie obejmuje tego uregulowania, ale jesteśmy tutaj otwarci na rozmowy, na współpracę celem wprowadzenia takiej regulacji również do ustawy o własności lokali, a w jakim zakresie to też jest kwestia konsultacji i tak jak mówię, kwestii zgodności z celem i regulacją ustawy o własności lokali. A teraz, drodzy Państwo, znowu oddamy głos mieszkańcom, bo to w końcu o nich chodzi. Oni są tutaj najważniejsi. Taka jedna pani wzięła kredyt sobie po prostu w obcej walucie jeszcze, kupiła mieszkanie, no ale potem się okazało, nie wiem, czy pracy brakło, czy czegoś, bo to różnie w tym czasie bywa. No i po prostu mieszkanie było zadłużone. Komornik, bank przysłał komornika, no i komornik zabrał swoje, po prostu bank zabrał swoje, a my lokatorzy musieliśmy pokryć po prostu te straty, które były narobione. No, no może to zdenerwować, ale według mnie no są tacy, to są winni temu po prostu zaniedbania swojego własnego. Po prostu tak powiem, cwaniacy, nie? To kombinują. Ale są też tacy ludzie, którzy wpadają w pułapkę tak zwaną bankową i to jest ta pułapka, która jest, to jest dla mnie, to jest chory system mieszkaniowy w ogóle w Polsce. Rozwiązań jest bardzo dużo i prostych rozwiązań, tylko nie wiem, ludzie, którzy nami zarządzają, po prostu, że tak powiem, którzy przez nas zostali wybrani, doszli do władzy i rządzą tym wszystkim, albo nie myślą, albo im się nie chce myśleć. No gorzkie słowa i tutaj propozycja kolejna, którą chciałabym z Państwem omówić, propozycja prezesa Wolickiego, żeby do naszego systemu prawnego wprowadzić instytucję zabezpieczającą wierzytelności wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni w przypadku licytacji mieszkania, żeby te wspólnoty i spółdzielnie jakby były na początku, prawda, żeby tak to zostało przesunięte, bo w tej chwili rzeczywiście odzyskanie tego długu graniczy z cudem. Pani minister, co pani na ten postulat? Mogę tutaj powiedzieć, że akurat Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jeszcze w marcu tego roku zwróciło się do ministra sprawiedliwości. Ja może tylko wyjaśnię, że właściwym do spraw takich ustaw jak kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, przede wszystkim prawo upadłościowe i prawo naprawcze, właściwym jest minister sprawiedliwości. Zwróciliśmy się właśnie z rozważeniem takiej możliwości przesunięcia należności wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do wyższej kategorii z ograniczeniem, wskazaliśmy na ograniczenie do wartości 3% wartości lokalu, żeby właśnie w pierwszej kolejności albo przynajmniej na wyższej niż ta dziewiąta pozycja zabezpieczać należności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Natomiast 2-3 tygodnie później otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości i ta odpowiedź była raczej w takim kierunku, że minister sprawiedliwości nie widzi konieczności tutaj zmiany tej ustawy, że uważa taki mechanizm związany na przykład z wpisem tej wierzytelności przed wszczęciem egzekucji jako hipoteki przymusowej, jako wystarczający do przesunięcia tej wierzytelności i korzystanie z niej jakby z pierwszeństwa w zaspokajaniu. Zwrócił też uwagę na to, że koszty postępowania egzekucyjnego akurat zabezpieczane są w pierwszej kolejności, w związku z czym raczej nie dojdzie do sytuacji, w której akurat koszty egzekucji zostaną pokryte ze strony. No i tutaj trzeba powiedzieć, że no te argumenty nie znalazły swojego jakby uznania w oczach ministra sprawiedliwości, który uznał, że dzisiejsze regulacje prawne są wystarczające, natomiast my bazując też na głosach, które docierają do nas, do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, właśnie w kontaktach ze spółdzielniami, ze spółdzielcami, ze wspólnotami mieszkaniowymi, wiemy, że taki problem istnieje i że rzeczywiście znalezienie się w tej dziewiątej kategorii może bardzo często krzywdzić wierzycieli. Ależ ci nasi widzowie błyskawicznie reagują. Minister Sprawiedliwości do zmiany. Pan prezes? Ja bardzo dziękuję pani minister za to, że wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości.
bo tu przed chwilą było chyba widać moją reakcję, to nie była reakcja na wypowiedź pani minister, jak najbardziej, bardzo dziękuję. To była reakcja na to, co usłyszałem, nie wiedziałem tego, jak zareagowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Proszę państwa, dla mnie zmiana artykułu 1025 KPC, który mówi o pierwszeństwie zaspokojenia tego, co się uzyska, jak mieszkanie już trzeba zlicytować, jest najważniejsza. Jest najważniejsza. Austriacy mogą, tam jest 5-letnie uprzywilejowanie, Niemcy mogą, Ministerstwo Rozwoju widzi, bo tak ministerstwo mi odpowiedziało, za to naprawdę chylę czoła, że to ma sens. Ministerstwa Sprawiedliwości nie rozumie. Proszę państwa, będę bardzo pewny siebie. Będę bardzo pewny siebie. To jest kwestia czasu, kiedy ten przepis będzie w naszym kraju. Dlaczego? Ja mówię wprost. Pierwszy przykład z brzegu. Wczoraj podpisuję wykaz spraw, które trafiają do sądu. No w jednej wspólnocie dwa kolejne mieszkania. Jedno na hipotekce 350 tysięcy, drugie ponad 500 000. Ja wiem, że te mieszkania mogą się zacząć zadłużać, egzekucja z dochodów z ruchomości będzie bezskuteczna. Będę dążył do licytacji, to powiem, licytację mogę prowadzić dopiero 90 dni po zakończeniu pandemii. Pandemii końca nie widać. Przyjdą mieszkańcy, odzyskamy nasze należności? Nie, wszystko pójdzie do banku hipotecznego. Także ja przyznam szczerze, jestem bardzo negatywnie zaskoczony Ministerstwa Sprawiedliwości reakcją, tym bardziej, że ona jest tak szybka. Nie dziwię się komentarzom internautów, poproszę o ich więcej, bo są bardzo potrzebne, bo trzeba pracować nad ministerstwem. My po prostu nie jesteśmy właściwi do zmiany tych przepisów. Ja bardzo chętnie jestem strasznie otwarta na zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w ustawie o własności lokali. Tutaj naprawdę jest z naszej strony wielka otwartość na to, żeby ten system udrożnić, żeby pomóc państwu rozwiązywać problemy, ale niestety kwestia prawa upadłościowego jest poza właściwością naszego resortu, natomiast ja mogę powiedzieć tylko, bo przychodzi mi do głowy jedna myśl, spróbuję poruszyć też ten temat przy okazji tarczy prawnej, nad którą pracujemy. To akurat jest taki projekt, w którym mogę wejść troszeczkę poza właściwość naszego resortu i z pewnością też jakby słuchając państwa determinację, państwa problemy, mogę tutaj zapewnić, że z taką inicjatywą wystąpię w ramach projektu tarczy prawnej. Ja bardzo, nie wiem, z wielkim niepokojem patrzę na upływający czas, bo mamy go coraz mniej. Jeszcze wiele kwestii chciałabym z państwem poruszyć, ale tutaj pojawia się taki wątek, pani minister, na który właściwie chyba tylko pani może odpowiedzieć i do tego się odnieść. Czy podczas pandemii zakazu licytacji ministerstwo przewiduje także inne środki do realizacji celu, jakim jest zwiększenie zabezpieczenia finansów ogółu właścicieli? A ja może też znowu będę musiała tutaj powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o kwestię zakazu licytacji, to tutaj Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii tak naprawdę nie uważa za uzasadnione utrzymywanie tego zakazu licytacji. My zrobiliśmy ze swojej strony bardzo wiele, żeby pomóc zarówno najemcom, podnajemcom, mieszkańcom, którzy mogliby mieć kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych w czasie pandemii i z powodu ich trudnej sytuacji, która jest wygenerowana na przykład utratą pracy, utratą możliwości zarobkowania w czasie pandemii. I z tych instrumentów bardzo często takie osoby, które zalegają i mogłyby tutaj być poddane temu reżimowi licytacji, bardzo często nie korzystają. Czyli to jest jakby okazało się, że ten problem mieszkaniowy w czasie pandemii nie pojawił się na taką dużą skalę. Do tego mamy bardzo duży rynek mieszkaniowy, mieszkań na wynajem, więc tutaj w tym zakresie no nie można powiedzieć, żeby ktoś nie mógł zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Występowaliśmy już do ministra sprawiedliwości też z inicjatywą, ażeby przepis o zakazie licytacji w jakiś sposób został już zmieniony, natomiast no w tym zakresie jeszcze cały czas mamy obowiązujące regulacje. Drodzy państwo, no niestety widzę, mamy jeszcze tylko 4 minuty. Przykro mi bardzo, no z tego wynika, że musimy się znowu spotkać w najbliższym czasie. Pani redaktor, po prostu spotkamy się jeszcze raz. Proszę cię, koniecznie, nie martwić. Koniecznie. Ja czuję olbrzymią potrzebę i wielki niedosyt. Tym bardziej, pani minister, że no chcielibyśmy bardzo porozmawiać z panią, jak już pojawią się konkretne projekty w tej ustawie. Prawda, panie prezesie?
Tak, ja słuchając pani minister, widzę, że w tym ministerstwie mamy sprzymierzeńca. Tak, to, tak to odbieram. Tak. Bardzo dziękuję też, bardzo dziękuję. Ja bardzo chętnie się z państwem jeszcze spotkam, także proszę się nie martwić, to czego dzisiaj nie omówimy, na pewno uda nam się jeszcze w najbliższym czasie omówić. A ja jeszcze bym chciała tak już na koniec, żeby było optymistycznie, bo muszę powiedzieć tak, że z panią poseł Masłowską również odbyłam sporo rozmów i wiem, że jest sojuszniczką zmian, że będzie te zmiany wspierać. Prosiłabym, żebyśmy jeszcze wysłuchali, co na ten temat ma do powiedzenia człowiek z drugiej strony barykady, z innej strony, ale być może tutaj barykad nie będzie i podziałów. Poseł Tadeusz Tomaszewski. Będę po pierwsze monitorował stronę rządową, która poinformowała o tych planowanych zmianach. Po drugie, przesłałem już dzisiaj do dyrektora, który zajmuje się legislacją w koalicyjnym klubie parlamentarnym Lewicy, prosząc go, aby ewentualnie rozważyć złożenie stosownych projektów ustaw uwzględniających te sugestie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, żeby w ten sposób przyspieszyć, bo projekt rządowy ma określoną drogę, określony harmonogram. Zanim trafi do laski marszałkowskiej, trochę czasu minie. W tym ważne, ale również przechodzi te konsultacje społeczne. Projekt poselski nie musi tej drogi mieć. Zobaczymy, czy koledzy, którzy zajmują się tymi sprawami, a między innymi wśród wielkopolskich posłów Lewicy jest pan poseł Wiesław Szczepański, który był również szefem Urzędu Mieszkalnictwa. A dzisiaj jest szefem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W związku z powyższym na najbliższym posiedzeniu Sejmu będę z nim rozmawiał. Także jak widzimy, słyszymy, dzieje się, dużo się wokół tego dzieje. Pani minister, nie wiem, czy życzyć pani, żeby pani panią poseł została. Chyba wolimy póki co panią. Na razie drogi. Wystarczy. Właśnie. Niech pani będzie w tym ministerstwie, niech pani dokończy to, co pani zaczęła. Bardzo prosimy. A proszę powiedzieć, kiedy ta ustawa ma szansę, żeby wejść w życie? Jaki jest harmonogram, terminarz? Chcielibyśmy, żeby weszła w życie jeszcze w tym roku, więc tutaj mamy już wpis do wykazu prac Rady Ministrów. Prawdopodobnie do końca kwietnia, maksymalnie połowę maja uda się wpisać, zatwierdzić ten projekt przez Radę Ministrów i skierować wreszcie do konsultacji. Tak naprawdę ten projekt powstawał w bardzo szerokich konsultacjach społecznych, zarówno ze spółdzielniami, jak i wspólnotami mieszkaniowymi, ale wiadomo, że w tych konsultacjach nie uczestniczą wszyscy, więc chcielibyśmy ten katalog jeszcze rozszerzyć, jeszcze bardziej tutaj otworzyć tę debatę, bo muszę powiedzieć, że akurat jest to temat, który jest trudny, ale też jak wszystkie projekty, które prowadzę, muszę powiedzieć, że mam to niebywałe szczęście, zbiera jakby swoje poparcie z każdej strony politycznej, wszyscy są bardzo żywotnie zainteresowani, żeby rozwiązać wreszcie te problemy, które nie wiadomo czemu do tej pory uważane były za nierozwiązywalne. Panie Piotrze, podsumowanie, ale krótkie, bardzo prosimy. Życzę pani minister sukcesu i takie zadam pytanie, mam nadzieję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości też tego posłuchają. Co z tego, że będę mógł kogoś zlicytować szybciej, jak wszystkie pieniądze pójdą do banku? Dziękuję. Wszystko. A ja bym chciała jeszcze na zakończenie jeden komentarz naszej internautki. Dla mieszkańców to takie proste i logiczne, a prawo rodzi się latami. Parlamentarzyści, czekamy na prawo dla uczciwych mieszkańców i niech to będzie podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Ogromnie państwu za dziś dziękuję. Mam nadzieję, że już wkrótce się znowu spotkamy. Program przygotowywał cały zespół właściwie LM-u, za co wszystkim też dziękujemy. I subskrybujcie państwo nasz kanał, bardzo prosimy. Jesteśmy wdzięczni za każdą łapkę w górę również. Bardzo dziękujemy za dziś i do usłyszenia, do zobaczenia już w najbliższy wtorek. Zapraszam w imieniu Oli Braciszewskiej. Dobranoc.